Stęskniony za nowymi zagadkami? Świetnie, oto one. Zacznijmy od pewnej niekomfortowej sytuacji, która wydarzyła się w samolocie. Podczas lotu z Paryża do Poznania stewardessa zauważyła dziewczynę w pomarańczowym kombinezonie. Jesteś więźniem! Krzyknęła i już miała to zgłosić. Wcale nie! Wykrzyknęła pasażerka. To tylko kostium, lecę na festiwal do Poznania. Kto ma rację w tym sporze? Wierzyłbym pasażerce. Leci do Poznania, gdzie corocznie odbywa się Pyrkon, przebierany festiwal. A zresztą spójrz, ten kombinezon wygląda na nowy, jakby nigdy wcześniej nie był noszony. No i tutaj ma bilet na wydarzenie. Adam miał właśnie przejechać przez most kolejowy, ale nagle tuż przed przejściem podziemnym zauważył dużą ciężarówkę. Stała w miejscu. Adam się zatrzymał i zapytał kierowcę, co się stało. Ciężarówka jest o centymetr wyższa niż wskazana wysokość przejścia podziemnego, odpowiedział kierowca. Niestety to jedyna możliwa droga i nie wiem, co teraz zrobić. Muszę dostarczyć towar na czas, a zegar tyka. Jak powinien zachować się kierowca, aby móc przejechać? Powinien spuścić nieco powietrza z opon. Tylko tyle, by obniżyć wysokość ciężarówki o centymetr. Jacek i Dawid są najlepszymi przyjaciółmi i obaj grają w szkolnej drużynie koszykówki. Zawsze się o coś zakładają i dzisiejszy dzień nie był wyjątkiem. Słuchaj stary, stawiam dychę, że uda mi się przewidzieć wynik meczu przed pierwszym gwizdkiem, powiedział Dawid. Jacek przystał na to. Wkrótce oddał 10 zł Dawidowi. Jak to możliwe? Wynik przed meczem to zawsze 0-0, powiedział Dawid. Oto kolejny zakład, ale żeby znaleźć rozwiązanie, trzeba myśleć nieszablonowo. Gustaw był w wesołym miasteczku i poszedł do stoiska magika. Mężczyzna powiedział tak: jeśli napiszę twój dokładny wzrost na tej kartce papieru, będziesz musiał mi dać 5 zł, a jeśli się pomylę, to ja zapłacę ci 10 zł. Gustaw się zgodził i po chwili był stratny o piątaka. W jaki sposób magik wygrał zakład, biorąc pod uwagę fakt, że jest tylko oszustem i nie posiada żadnych magicznych mocy? Magik wręczył Gustawowi papier. Oto co było na nim napisane. Twój dokładny wzrost. Może to trochę niesprawiedliwe, ale bardzo precyzyjne. Ktoś zadzwonił do lokalnego komisariatu z informacją, że po mieście grasuje wielki robot, który rozwala wszystko dookoła. Po chwili poszukiwań policja namierzyła twórcę robota, naukowca mieszkającego na obrzeżach miasta. Oto co powiedział. Faktycznie, to ja zbudowałem tego robota, ale nie planowałem niczego złego. Dzisiaj po prostu oszalał i nie chciał mnie słuchać. Próbowałem go zatrzymać, ale przestał odpowiadać. Na szczęście policji udało się schwytać robota. Teraz muszą zdecydować, co zrobić z naukowcem. Czy naprawdę próbował wyłączyć robota, czy był to tylko jego niecny plan? Co o tym sądzisz? Przełącznik na korpusie robota jest wyłączony. Mimo to robot nadal działa. Oznacza to, że naukowiec rzeczywiście próbował go ujarzmić i prawdopodobnie mówi prawdę. A teraz potrenujmy trochę wzrok. Jesteśmy w mieście superbohaterów i prawie każde mieszkanie tutaj jest własnością jakiegoś znanego herosa. Pokażę ci różne wnętrza, a ty musisz odgadnąć, do kogo należy dany zakątek. Zgoda? Dobra, oto pierwszy z nich. Twoja opinia? Założę się, że zauważyłeś pajęczyny. Tak, to siedziba Spidermana. Oto następne mieszkanie. Co o tym sądzisz? Coś ci to przypomina? Zauważyłeś te buty w rogu i lasso? Zgadza się, to apartament Wonder Woman. Przejdźmy do domu jej sąsiada. Jak myślisz, do kogo on należy?
Widzisz ten wielki młot? To Hatatora. Chodźmy dalej. Oto wnętrze kolejnego przytulnego zakątka w okolicy. Czy zgadniesz, kto tu mieszka? Zadrapania na ścianach i kanapach wskazują na jedynego w swoim rodzaju Wolverina. I ostatnie zadanie z tej kategorii. Zachowaj koncentrację, a może uda ci się dobrze odpowiedzieć. Cóż, ten, kto tu mieszka, jest patriotą. Z tymi wszystkimi amerykańskimi flagami dookoła. A tam jest tarcza. Tak, oczywiście, to dom kapitana Ameryki. Teraz to ty wcielisz się w superbohatera. Pokażę ci dwie sytuacje, a ty będziesz musiał zdecydować, kogo należy szybko uratować, a kto poradzi sobie sam. Gotowy? Oto pierwsza para. Maja jest spóźniona i wybiera skrót w drodze do szkoły. Emilia jedzie do domu swojej ciotki. Kogo powinieneś uratować? Która dziewczyna jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie? Zdecydowanie Maja. Spójrz, skrót jest w rzeczywistości zamarzniętym jeziorem. Widzisz te pęknięcia? Tak, ona może utonąć. Pospiesz się i uratuj ją. Dobra robota. Oto nowa para. Ale tylko jedna osoba potrzebuje twojej interwencji. Alan idzie na przyjęcie urodzinowe i po drodze pisze wiadomość. Z kolei Nikodem jest z kumplami i rozmawia przez telefon z dziewczyną. Kto jest w niebezpieczeństwie? Obaj mogą po drodze wpaść do dziury od robót budowlanych, ale Nikodem jest ze znajomymi. Prawdopodobnie ostrzegą go, gdy zauważą zagrożenie. Tymczasem Alan jest sam, więc może potrzebować twojej pomocy. Helena przebywa na wakacjach. Jest na plaży, opala się i cieszy się falami oraz bryzą. Kalina wybrała się na biwak do podmiejskiego lasu i zatrzymała się na przekąskę. Kto jest w niebezpieczeństwie? Kalina. Jedzenie nieznanych jagód jest ryzykowne, a te są zdecydowanie trujące. Wystarczy spojrzeć na biednego ptaka, który najwyraźniej je schrupał. Musisz powstrzymać tę dziewczynę. Dobra, przechodzimy do następnej sprawy. Franek spaceruje po mieście, a Leopold uprawia jogging w lokalnym parku. Komuś coś grozi? Duży konar drzewa spada z dużej wysokości, a Franek ma na uszach słuchawki, więc nic nie usłyszy. To on potrzebuje twojej pomocy. Czas na ostatnią sprawę superbohaterską. Przypatrz się uważnie. Lena i Zuza wybrały się na spacer do lasu i spotkały niedźwiedzia. Teraz zwierzę je goni. Która z dziewczyn naprawdę potrzebuje twojej pomocy? Zuza ma na sobie szpilki. Nie jest to najlepsze obuwie do skutecznej ucieczki przed niedźwiedziem. Dzięki za pomoc. A oto kolejna zagadka. Miej oczy szeroko otwarte i użyj logiki. Justyna nie radzi sobie dobrze w szkole, więc ma szlaban na całe ferie zimowe. Przez cały ten czas powinna się uczyć, ale jest szczęściarą, bo jej mama często pracuje na nocne zmiany i co jakiś czas nie ma jej w domu. Justyna oczywiście to wykorzystuje i wymyka się na spotkania z przyjaciółmi. Stara się być bardzo ostrożna, aby jej matka niczego nie zauważyła. Ale pewnego wczesnego ranka mama wróciła do domu i zdała sobie sprawę, że Justyna czmychnęła z domu. Jak się domyśliła? Samochód dziewczyny jest jedynym w okolicy, który nie jest pokryty śniegiem. To znaczy, że musiała go niedawno używać. Widzę, że potrafisz dobrze łączyć kropki. Mam dla ciebie kolejne zadanie. Na lotnisku zgubiło się tych kilka walizek. Pokażę ci, co jest w środku, a ty musisz odgadnąć zawody ludzi, do których należy zguba. Umowa stoi?
Dobra, oto pierwsza z nich. Jaka jest profesja jej właściciela? To rzeczy baletnicy. Doskonale, oto drugi zestaw. Co ty na to? To musi być walizka fotografa. Świetna robota. Tutaj jest więcej rzeczy i robi się trudniej. Jakieś pomysły? Powiedziałbym, że to własność architekta. Czwarta walizka. Spójrz. Okej, jakieś typy? Zapewne należy do policjanta. Znakomicie. A co z tą? Tak, to walizka fryzjerki. I ostatnia na dziś. Jakieś pomysły? Myślę, że należy do pilota. To wszystko na dziś. Dziękuję za świetną zabawę. Dobrze się spisałeś.